Czy Szczecin może stać się europejską stolicą filmu dokumentalnego? To wcale nie jest wykluczone. Przed nami wydarzenie, które od lat zyskuje coraz większe uznanie. Dawniej Dokument Art, a dziś Szczecin European Film Festival. Wydarzenie potrwa kilka dni i zaprezentowane zostaną nam ambitne produkcje dokumentalne, ale nie tylko. Ich treść ma być alternatywą wobec tego, co możemy zobaczyć w kinie czy w telewizji. To myślę, będzie niesamowita okazja do tego, aby przybliżyć się do tego, co dzieje się w europejskiej, przede wszystkim kinematografii. Bardzo się cieszę, że ten projekt festiwalowy zmierza właśnie w takim kierunku. Festiwal składa się z części konkursowej Europejskiego Konkursu Filmów Dokumentalnych, tegorocznej nowości Konkursu Polskiego oraz bogatego programu towarzyszącego. Jednym z jurorów będzie krytyk filmowy Tomasz Raczek. Do konkursu kwalifikowały się pozycje najnowsze z lat 2012, 2013 oraz 2014. Do widzów trafi więc przekrojowy obraz współczesnej europejskiej sztuki dokumentu. Nasz festiwal się zmienia, przede wszystkim się powiększa, to znaczy w centrum nadal stoi film dokumentalny, ale w tej chwili jesteśmy czymś więcej niż festiwalem filmu dokumentalnego. Zajmujemy się tym, jak rzeczywistość jest opracowywana za pomocą środków filmowych, jak ci ludzie, którzy zajmują się szeroko pojętą kinematografią, czy w sposób profesjonalny, czy w sposób amatorski, zawodowy czy hobbystyczny, jak oni do tej rzeczywistości podchodzą. Oczywiście podczas festiwalu nie zabraknie akcentów międzynarodowych. Jednym z partnerów organizacji szczecińskiego wydarzenia są bowiem partnerzy niemieccy. Dużą atrakcją będzie specjalny pokaz filmu Miasto 44, którego gościem będzie Krystyna Łyczywek, która sama brała udział w Powstaniu Warszawskim.